Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa w kawiarence Piosenka o porcelanie na cyklu spotkań, które nazwaliśmy Opowieści o współistnieniu. A gościem dzisiejszego popołudnia jest Irena Grudzińska-Kross, którą chcę, żebyśmy bardzo się przywitali. Przyjeżdża, chciałbym właśnie powiedzieć, skąd przyjeżdża, czy bo jedzie z Brooklynu, z Nowego Jorku, ale troszkę z Warszawy, gdzie ma rodzinę, troszkę ze świata, więc to jest wygnanka, imigrantka swoja, to są te pojęcia, te pytania, wokół których będzie krążyła dzisiejsza nasza rozmowa. Ja wstępnie jeszcze chcę tylko przypomnieć tym z Państwa, którzy są tutaj po dłuższym czasie nieobecności, a może po raz pierwszy, że tego lata te nasze rozmowy, spotkania, ale też artystyczne prezentacje krążą wokół opowieści o Argonautach i starożytnym micie Medei, który dla nas, ludzi pogranicza, budowniczych mostów, jest taką starą opowieścią, bolesną bardzo, o próbie zbudowania mostów gdzieś w odległych czasach, o wyprawie Argonautów mitycznej poza granice swojego limes, poza granice swojego świata, ku innemu, nieznane, a potem spotkanie właśnie z Kolchidą, z Medeą, którą przywieźli ze sobą do świata greckiego, starożytnej Grecji, jako barbarzynkę obcą, imigrantkę. I cała opowieść i ta cała próba, może pierwsza gdzieś zapisana w dziejach tego kręgu cywilizacyjnego, zakończyła się tragicznie, bardzo boleśnie. I często pracując na pograniczach mamy takie poczucie, że ta opowieść, a przynajmniej to, co ten mit wyraża, czy stara się wyrazić, żyje w nas głęboko, gdzieś w podświadomości, w takiej archetypowej pamięci, pamięć o nieudanym spotkaniu, o bolesnym spotkaniu, o zerwaniu mostu, jest powodem takiego lęku może, który gdzieś w nas głęboko siedzi. Grecy mieli na to w ogóle słowo, gefyros, to był most po grecku, jest gefrofobia, lęk przed mostem, potrafili w ogóle nazywać takie zjawisko, które myślę współcześnie nam brzmi również znajomo, i lęki, które teraz na progu XXI wieku przeżywamy, wokół których stawiamy pytania, bardzo często krążą wokół tematu inności, spotkania z innym, udzielenia gościny, budowania wspólnego życia z ludźmi o bardzo różnej i orientacji obyczajowej czy seksualnej, o kulturowych przynależnościach, nie mówiąc już o narodowych czy religijnych granicach. To są wszystko w związku z tym sprawy czy pytania, które odnosimy do współczesnego kontekstu. Chcemy w jakiś sposób ten mit eksplorować i odczytywać go w nowoczesnym kontekście. On by niewiele dla nas znaczył, gdyby tak mocno nie rezonował w sprawach, które nas dzisiaj żywo interesują. Mówię nas, ludzi pogranicznych, ale nas też, którzy żyją w tej części świata, nas, którzy mają rodziny, którzy mają młodych ludzi, którzy będą opuszczać dom, którzy będą wyjeżdżać w świat. I będzie pytanie o to, czy powrócą, kogo za żonę czy za męża przyprowadzą do tego domu naszego, czy to będzie swoja, czy obca, czy barbarzynka, czy kto inny. To są wszystko dramaty, które ciągle na nowo przeżywamy. Nieprzypadkowo też w tych opowieściach i w tych spotkaniach tak ważną rolę odgrywają kobiety. One są, jak Państwo zauważyliście, bohaterkami coraz większej ilości tych spotkań. Opowieść, którą opowiadamy też w Białej Synagodze przy okazji wystawy Picassa i Ovidiusza, nazywa się Trzy kobiety, i tam też stawia
stawiane są pytania przez kobiety, które jednocześnie kochają, są miłującymi żonami, matkami, a jednocześnie kobietami zbuntowanymi, walczącymi o emancypację, o własny głos w rzeczywistości, a często już też kobietami gniewnymi, które w bardzo radykalny czasem sposób reagują na opresyjną rzeczywistość, w której przychodzi im żyć. To też pragnę podkreślić, bo być może będzie to też jeden z tematów naszej dzisiejszej rozmowy. Zanim do niej przejdziemy, to jeszcze chcę tylko podkreślić, czy powiedzieć o tym, że to spotkanie jest zanurzone w całym cyklu i innych wydarzeń, na które chciałbym przy okazji od razu Państwa zaprosić. Jutro mamy tutaj w Dworze Krasnoludzkim Kino Medei, gdzie będziemy pokazywali Pasoliniego Medeę. W środę mamy właśnie tą opowieść polifoniczną Trzy kobiety. W piątek spółdzielnię jazzową nawiązującą muzycznie do wątków z bitu Medei, we wtorki, czwartki i soboty koncerty orkiestry klezmerskiej, a za tydzień kolejnym gościem w tej naszej debacie tutaj krasnoludzkiej będzie Jarosław Mikołajewski, który będzie mówił z kolei o Pasolini i jego przygodzie z innością i jego odczuwaniu inności. No ale to tyle tylko tytułem wstępu. Ireno, bardzo cieszę się, że możemy dzisiaj porozmawiać. Może już nie tak jak dotychczas, właśnie w takim bezpośrednim kontekście książki, którą wydaliśmy wcześniej, twoją Honor, Horror i Klasycy, chociaż pewnie będziemy do niej również nawiązywali. Bo chciałbym, żeby bohaterką tego spotkania było Twoje życie, czy bohaterem tego spotkania było Twoje życie i żeby ta Twoja życiowa ścieżka była takim głównym pretekstem do tego, kogo będziemy i co będziemy w tej rozmowie przywoływali. I bardzo bym chciał odwoływać się, czy zapytać Cię o różne Twoje doświadczenia, które z losem wygnanki, imigrantki i poczucia swojości, czy też właśnie nieswojości są związane. Bo akurat Twoje życie wydaje mi się tutaj niezmiernie ciekawą przygodą w tym względzie. I chciałbym rozpocząć tą naszą rozmowę, jeśli pozwolisz, od zapytania Ciebie o takie pierwsze skojarzenie, czy zetknięcie się z samym pojęciem inności, czy takim odczuciem jakiegoś innego świata. Ja pamiętam z jakichś Twoich opowiadań, kiedy Ty, czy to może jak wspominałeś Herlinga Grudzińskiego, że u rodziców w szafie, bo chyba oni ukrywali przed Tobą to wydanie paryskiej kultury, gdzieś tam znalazłeś inny świat, jako chyba pierwszą taką podziemną książkę, która się też szczególnie nazywała Inny świat i pewnie była jakąś furtką do innego świata, ale czy to było to pierwsze doświadczenie innego, czy było jeszcze coś wcześniej, jakieś ważne Twoje doświadczenia? Chciałam zacząć może od czegoś takiego wstępu, zanim odpowiem na Twoje pytanie. Bo wydaje mi się, jestem nieco zakłopotana, dlatego że wydaje mi się, że to moje doświadczenie, to znaczy doświadczenie emigracji, jest doświadczeniem tak powszechnym w dzisiejszych czasach. I tak wiele ludzi, ja nie wiem, ile ludzi tutaj w tej kawiarni ma to doświadczenie, że wyjechało, myślała, że gdzieś zostanie, że wróciła do innego miasta albo do innego kraju. Takich ludzi jest niesłychanie dużo. Poza tym zdaję sobie sprawę z tego, że ponieważ ja się urodziłam po wojnie, po II wojnie światowej, że
moi rodzice, wszyscy przyjaciele moich rodziców i większość ludzi, którzy mieszkali w tej samej kamienicy w Warszawie, do której przyjechaliśmy. Ja się urodziłam w Gdyni, a potem rodzice się przenieśli do Łodzi. Że wszyscy to byli ludzie, którzy byli emigrantami, którzy byli imigrantami, którzy przyjechali skądinąd, którzy nawet być może mieszkali przed wojną w Warszawie, ale Warszawa, w której oni mieszkali, już nie istniała. Więc wydaje mi się, że to pojęcie wygnania, obcości, inności jest pojęciem, jest to uczucie, jest to doświadczenie, jest doświadczeniem absolutnie uniwersalnym. I nie ma w nim niestety może, a może nie, nic wyjątkowego. Jeśli chodzi o tę książkę Henryka Grudzińskiego, którą znalazłam gdzieś, zaglądając nie tam, gdzie trzeba, w domu, to książka ta była schowana przede mną, no i przed wszystkimi, bo te książki były w ten czas, nie trzymało się ich na wierzchu. Ona była szokiem dla mnie, dlatego że ona dotyczyła młodszego brata mojego ojca. Bo to była książka o obozie, o gułagu w Rosji, w którym on był. O czym ja nieco słyszałam, ale bardzo tak mało. I przeczytanie tej książki było autentycznym szokiem, ale to był szok, że się tak wyrażę, nie tyle inności, ile zobaczenia, że członek mojej rodziny, wujek, którego bardzo lubiłam, ale nie miałam do niego wielkiego nabożeństwa, że on właśnie przeszedł przez tak potworne doświadczenie. Ale to był jakiś inny świat, który odkrywać, który był ci nieznany? No w szczegółach na pewno nie. W szczegółach na pewno nie. Tak, bo to było jeszcze zanim, na długo zanim ukazała się książka Sołżenicyna, nie było wcale tak łatwo czytać świadectwa z gułagu. Także to było tak, to było wielkie doświadczenie. I teraz, bo chciałbym dojść teraz do tego momentu, kiedy jest rok 68, mamy wydarzenia marcowe, ty jesteś rzeczywiście osobą pokolenia marcowego i jesteś więziona, a potem wyjeżdżasz z kraju w 69 roku. Ale ten twój wyjazd nie był taki powszechny, jak chcesz nam na początku powiedzieć. To jednak chyba było wygnanie. Czy to tak czułeś? Tak, to znaczy, mi się wydaje, że jeśli patrzeć na to z punktu widzenia Polski, do roku 89 to była banicja, czy to było wygnanie, które było ostateczne. To znaczy, jeżeli się wyjeżdżało, tak jak ja wyjeżdżałam, wyjechałam na tak zwanych papierach żydowskich, to znaczy dostałam dokument, który zresztą mam. On jest tak antyczny w gruncie rzeczy, że to jest o tyle, tam jest zdjęcie, a napis, że dokument ważny jest na 36 godzin od momentu przekroczenia granicy. Posiadacz tego dokumentu nie jest obywatelem polskim i moje imię, nazwisko i zdjęcie. I ten napis, Państwo zobaczą, jak antyczny, to był w dwóch językach, był po polsku i po francusku. Takich dokumentów się nie robi, prawda? Więc to ja wyjechałam wtedy wyjechałam z rozpaczy, uciekając w gruncie rzeczy i w zasadzie była bardzo poważna obawa, że nigdy już w życiu więcej nie wrócę. Po 89 roku oczywiście takiego wyjazdu już nie ma. Tak, ten wyjazd nigdy nie musi być ostateczny. Bo tam jest jeszcze taki element, wydaje mi się ważny przy tym całym dramacie wygnania, że ty właśnie wyjeżdżasz na tych żydowskich papierach, no ale chyba nie bardzo się z nimi identyfikowałaś, tak, prawda? Tak.
Tak. To kim byłaś, kim się czułaś, musiało być jakoś w kontraście do tego, kim cię nazywano i kim byłaś w tych papierach. Tak, ja może ogólnie taką słabość, która być może jest moją własną słabością, ale którą być może właśnie ktoś z Państwa również odczuwa, to znaczy, że ja w zasadzie mojego życia nie rozumiałam i być może nie rozumiem go do dnia dzisiejszego. W każdym razie tych sytuacji, w których się znajdowałam, nie interpretowałam wtedy tak, jak je interpretuję dzisiaj. Zresztą ta interpretacja nie jest skończona i nigdy nie jest naprawdę stabilna, wydaje mi się. Ja wychowałam się w rodzinie zasymilowanej, która nie, w domu nie było żadnych tradycji żydowskich i w ogóle zarówno rodzice, jak i ja uważaliśmy się za Polaków. Przy okazji w marcu 1968 roku zostaliśmy bardzo dotkliwie poinformowani, że to nie jest prawda. Ale oczywiście nie przyjęłam tego do wiadomości w ten sposób, że ktoś z zewnątrz będzie mnie definiował. W związku z tym, kiedy składałam podanie o to i miałam napisać, że jestem Żydówką, wydawało mi się, nawet ze wstydem się przyznam, że piszę nieprawdę. Po czym jak wjechałam do Włoch i tam się zatrzymałam i spotkałam się z takim człowiekiem, który uczestniczył w ruchu antyfaszystowskim we Włoszech. Chodziliśmy w ten czas z moimi dwiema przyjaciółkami, zbierałyśmy podpisy pod listem o zwolnienie Jacka Kuronia i Karola Modzelskiego. I to było tuż po 70 roku, to było tuż po tym, jak Gierek zastąpił Gomułkę. No i ja byłam bardzo wstrząśnięta tym, oczywiście, że polskie wojsko strzelało do polskich robotników w kraju, który się podawał za kraj komunistyczny, kraj robotniczy. Rozmawiając z nim, on się nazywał Luigi Pintor, rozmawiając z nim powiedziałam coś takiego, że to jest coś takiego strasznego, co się wydarzyło, na co on był w takim ruchu lewicowym, on powiedział, jeśli chodzi o władze komunistyczne strzelające do robotników, to jest jednak bardzo często się zdarza, ale jestem wstrząśnięty, patrząc na ciebie, bo nigdy w życiu nie przypuszczałam, że 25 lat po tym, jak Żydzi polscy zostali wymordowani, znowu w Polsce będą jakieś ruchy antyżydowskie. Ja byłam bardzo zdumiona tym, co on mówił. Po prostu nie mogłam tego zrozumieć. Do tego stopnia byłam wyrwana w ogóle z jakiegokolwiek kontekstu historycznego. To właśnie jest ta ilustracja tego, że jak mojego życia nie rozumiałam wtedy. Powrócimy jeszcze do tego wątku, ale pójdźmy teraz dalej, Ireno. Jesteś we Włoszech, masz 23 lata. W innym znałaś język włoski? Trochę znałam, bo się uczyłam, bo studiowałam romanistykę i uczyłam się trochę, ale nauczyłam się to tak, bo w ciągu trzech miesięcy, bo miałam takich kolegów i koleżanki, studentów, którzy jak robiłam błąd, to strasznie mnie wyśmiewali, ale taki w sympatyczny sposób, że odgrywali scenki jakieś, zaśmiewali się i w ogóle robili tak, że nauczyli mnie włoskiego. A w Ameryce ja potrafię przez 30 lat robić błąd i nikt mnie nie poprawia. I jak się czułaś? Teraz sobie próbuję wyobrazić tą sytuację. Jesteś, rozumiem, lewicową, ale zbuntowaną osobą, która
wchodzi na tą ścieżkę wewnętrznego losu i znajduje się w tych Włoszech, które zdaje się są komunizujące w tamtym czasie. Jak się z tym całym bagażem skąd czułaś w tej nowej rzeczywistości tam? Najpierw usiłowałam wrócić. To znaczy, jak Gierek nastąpił, to znaczy wydawało mi się od razu, że popełniałam błąd, że wyjechałam. I jak Gierek zastąpił Gomułkę, no to niektórzy z Państwa pamiętają, że nastąpiła taka odwilż. I w związku z tym parę osób z tej właśnie mojej emigracji, które ogólnie wyjechało z Polski w ten czas mniej więcej 13 tysięcy ludzi, a bardzo dużo studentów i parę osób usiłowało wrócić i wpuszczano przez jakieś miesiące, więc krótką wizę, krótkoterminową i jakby sprawdzając, czy te osoby będą współpracować z policją, czy nie. Także to się bardzo szybko skończyło. No i potem... Ale to czekaj, czy no. Jesteś w tym szybie? Świeci słońce, wszystko wolno, świat jest... Rzucać śmieci piękny, na ulicy, czego w Polsce nie było wolno. A ty chcesz wrócić do tego ciemnego, bolesnego miejsca, czyli to nie jest dla ciebie ziemia obiecana, tam gdzie docierasz już od samego początku. Nie, to była ucieczka. To była ucieczka. Tak. Także zresztą z Włoch potem w końcu wyjechałam po 3 latach. Ale chciałaś wrócić, dlatego, że się źle czułaś we Włoszech, czy dlatego, że tam jeszcze coś było w kraju, w Polsce do zrobienia i czułaś, że cię woła tam życie, misja? Skąd się to poczucie, potrzeba powrotu brała? Zostałam wyrzucona na pełne morze. Ale źle się czułaś. To było trudne, tak. To było trudne. Jakiś rodzaj depresji? Samowania. Tak. Więc, ale to bardzo szybko musiałam zapomnieć o tym, że w ogóle taki powrót jest możliwy. No więc zabrałam się do jakiejś pracy, do studiowania, do zarabiania, tłumaczenia. Ja nie wiem, czy to jest bardzo interesujące dla Państwa, te wszystkie szczegóły. Mamy to doświadczenie, a teraz zaczynamy rozpoznawać, że troszkę to jednak były inne rzeczywistości. Tak, ale wiesz, jest taki słynny tekst Josifa Brodskiego na temat, to się nazywa sytuacja zwana wygnaniem, w którym on wyśmiewa w zasadzie ludzi, którzy się skarżą na wygnanie, tych ludzi, którzy wyjechali z krajów komunistycznych na zachód. Bo mówi, no trzeba jednak mieć trochę poczucia skromności. Z kraju, w którym było trudno żyć, wyjeżdża się, tak jak mówię, do Rzymu, słońce świeci, prawda, tutaj jest forum i tutaj są muzea. A ty siedzisz i rozpaczasz. No nie, zabierz się do roboty, weź coś, zrób coś z sobą. Nie można, on pisze między tak, to znaczy to nie jest explicite, ale tak jest powiedziane. Oczywiście można zmarnować życie, skarżąc się na to, tu wybili, tu wygonili, ale to jest twoja decyzja. Prawda? To znaczy, pamiętasz, myśmy mówili o czymś takim, że rozmawiając o Medei, że tam Medei i pod tymi postaciami w mitologii rządzą bogowie. I jest bardzo taka niejasna linia między tym, co jest wolną wolą, a co jest zrobione, bo Bóg jakiś zadecydował.
w naszej, i zastanawialiśmy się właśnie na tym, w naszej sytuacji, czy istnieje coś takiego, jeżeli myślimy o swoim własnym życiu, co jest, jaką rolę spełnia, czy jest coś takiego, co spełnia tę samą rolę, co bogowie spełniali. I w naszym rozumieniu, wydaje mi się, i w naszym myśleniu, bogowie, bogów zastąpiła inna bogini, to boginią jest historia. I my wszyscy tłumaczymy nasze klęski, nasze niepowodzenia, nasze rozmaite decyzje tym właśnie, że komunizm, że Rosja, że policja i tak dalej. I kapłanami tej nowej bogini są historycy. I historycy opowiadają nam naszą genealogię państwową, genealogię narodową i uczą nas tego, że na przykład dla narodu trzeba poświęcać życie, prawda? Poprzez opowiadanie historii Powstania Warszawskiego. Przypomniało mi się to też, jak czytałam na przykład to, że Ateńczycy byli bardzo dumni z tego, że miasto ich nigdy się nie poddało. To znaczy, że mieli wybór, jeżeli mieli wybór, tak jak Warszawa, jeżeli mieli wybór, to wybierali raczej zniszczenie, raczej śmierć, niż poddanie. I Warszawa, i na przykład powstanie, Muzeum Powstania Warszawskiego, to jest właśnie jakby taka katedra, która opowiada tę samą historię, taką historię Ateńczyków, miasto, które się nie poddaje. A tym samym przyucza w zasadzie ludzi do tego, żeby byli gotowi do ofiary, jeżeli będzie, do śmierci bohaterskiej, poświęcenia życia raczej, niż zachowania jakiegoś utylitarnego. Bo to jest, widzisz, dla mnie bardzo ciekawy wątek i taki twój bardzo, tak jak mówisz, ta reakcja, nawet teraz sobie nie pozwalasz na skarżenie się i nawet ciebie zabolało, jak dotknęłem tego momentu, że miałeś trudny moment, nigdy o tym nie piszesz, a przecież nasza emigracja, już mówię o innych, pełna była użalania się nad sobą, płaczu, męczeństwa, jak to źle, jak to przykro. Co się dzieje w twojej postawie? Uważam, że to jest bardzo ciekawe, że ty sobie na to nie pozwoliłaś nigdy, czy nie pozwalałaś. I że przyjęłaś emigrację właśnie jako coś, nie pozwalałaś sobie na użalanie się nad sobą. Na pewno to jest bardzo złożone. Jedna część tego, jedna część takiej postawy, jedna z przyczyn polega na tym, że my, cała nasza grupa, taka, która się nazywa na emigracji, myśmy cały czas byli, zajmowaliśmy się sprawami polskimi, współpracowaliśmy z naszymi przyjaciółmi, którzy zostali w Polsce. Byliśmy cały czas bardzo aktywni. Ani na chwilę żeśmy nie zostawili tego i nie skupili się tylko i wyłącznie na naszym własnym losie. I w pewien sposób w związku z tym reprezentowaliśmy również psychicznie tylko, prawda? Czasami też nie psychicznie, ponieważ tak jak ten Luigi Pintor odebrał mnie jako reprezentanta pewnego rodzaju pewnej sytuacji historycznej. Mieliśmy tę odpowiedzialność i w związku z tym byliśmy ludźmi, których dostosowanie się, sukces w sensie, że wydrukowanie jakiegoś artykułu na temat przyjaciół, to wszystko było czymś, co się liczyło. Także Czyli nie zrywałaś związku z krajem, nie. Z ojczyzną. Byłaś nie. Tą, która cały czas jest w kontakcie, działa i byłam jest aktywnie również, zaangażowana. Tak, i byłam również aktywnie zaangażowana. Znaczy, nie byłam sama. Nie byłam sama, ale wydaje mi się, że również mogę tutaj powiedzieć, że to być może jest sprawa wychowania, bo moja mama jest osobą, która nigdy nie pozwalała na to, żebym płakała i się skarżyła. Sama nigdy nie płacze i się nie skarży.
Pamiętam też, że jak zaczęłam się kiedyś skarżyć, miałam taką przyjaciółkę, która była we Francji, i ona mówiła, tak, skarż się, zmarnuj sobie życie, zmarnuj sobie życie. A także różne kobiety, które znam, które, no właśnie, które mnie... Bo ja znam różnych mężczyzn, wiesz, którzy strasznie płakali. Miłosz strasznie narzekał w tym Paryżu. Herlin Grudziński użalał się nad sobą bardzo w Neapolu. Tak. No właśnie, ja na przykład na sytuację obu z nich patrzę jako zupełnie inaczej. To znaczy, ta samotność, którą oni odczuwali, to była samotność, która bardziej w moim odczuciu brała się z romantycznej wizji, romantycznej mówię w sensie romantyzmu jako ruchu literackiego i umysłowego, romantycznej wizji, kim jest pisarz i że pisarz jest samotny. A dlatego, że zarówno Czesław Miłosz, jak i Gustaw Henryk Grudziński mieli bardzo w gruncie rzeczy, w szczególności Helling, luksusowe sytuacje, jeśli chodzi o zakorzenienie, o sytuację życiową w sensie materialnym. Dlatego, że Helling Grudziński był ożeniony z córką Benedetto Croce i mieszkał w bardzo pięknym domu i współpracował z Corriere della Sera, z gazetami i był też drukowany i tak dalej. A Miłosz był, kiedy był we Francji, był w stanie utrzymać swoją rodzinę z prac literackich. No, to była sytuacja niestała. Od czasu, kiedy wyjechał w 1962 roku, mi się wydaje, do Stanów Zjednoczonych, miał stałą pracę, ubezpieczenie zdrowotne, emeryturę, dzieci w dobrych szkołach i tak dalej. Także te doświadczenia, które oni mieli, na które się skarżyli, to były doświadczenia każdego z nas. To znaczy, tu mamy chore dziecko, tam mamy i tak dalej. Ale to nie było... No i oczywiście doświadczenie wygnania. Tak, to znaczy, owszem, ja tego nie chcę lekceważyć, dlatego że dla obu bycie pisarzem w języku nie kraju, w którym mieszkali, to był problem bardzo duży. Tak. Chcę, żebyśmy na chwilę przeszli do kolejnego etapu, chociaż chcę podkreślić, że ty jesteś, bo często wzorcem imigracji jest, wiesz, taka postawa, że pomaga dobrej imigracji odcięcie się od swojego kraju, pozostawienie tego i dla zdrowia lepiej w ogóle zanurzyć się i ożyć zupełnie w osobnym świecie. Ty jesteś przykładem, powrócimy do tego, osoby, która nie zrywając związków, a wręcz przeciwnie, będąc ciągle w nie zaangażowana, nie dała się w ogóle temu zatruć i nie pozwalała sobie jednocześnie na taką imigrancką, na takie imigranckie użalanie się nad sobą. Ale teraz chcę się zapytać na chwilę o tą drugą stronę, o Włochy, o gościnność. Czy ty doświadczyłaś coś takiego i we Włoszech, i później w Stanach Zjednoczonych, co by było rodzajem gościnności z tej drugiej strony? Tak. Tak. I zresztą opisałam to częściowo tutaj w jednym z tekstów tutaj w tym tomie. Bardzo. Tylko też również tego nie rozumiałam dokładnie. Znaczy odczuwałam intencje gościnności, ale nie rozumiałam tego kontekstu. Ja tutaj piszę o moim spotkaniu z pisarzem, który się nazywał Nicola Chiaromonte. Zresztą ostatni numer zeszytów literackich jest jemu poświęcony. To był pisarz włoski, znaczy on był w zasadzie filozofem, również krytykiem literackim i teatralnym, który był antyfaszystą i musiał uchodzić z Włoch. Były na niego zresztą zamachy i najpierw mieszkał
mieszkał we Francji, a potem wyjechał do Algierii i z Algierii do Stanów Zjednoczonych. I w Algierii spotkał Camusa, który go przyjął bardzo gościnnie, okazał mu gościnność właśnie. I Chiaromonte o tym napisał. Chiaromonte przyjął mnie, ale nie tylko mnie, bo także parę innych osób z tej mojej emigracji, osób właśnie bardzo młodych i jak mi się wówczas wydawało, no dla takiej osoby jak Chiaromonte mało interesujący, przyjął nas niesłychanie serdecznie i każdemu z nas jakoś pomógł, zaprosił do domu, prowadził na spotkania z innymi ludźmi i pomagał na przykład drukować jakieś teksty. I ja potem zastanawiając się nad tym, ale dopiero potem, bo on bardzo szybko, 2 lata później umarł, zastanawiałam się, czytałam jego teksty i zastanawiałam się, jaka była motywacja tego jego otwarcia właśnie na przybyszów, takich jak my. I zrozumiałam, że on uważał, że my jesteśmy kolejnym wcieleniem jego losu, losu człowieka, który z powodów politycznych musi opuścić swój kraj. Odmusił go. Tak, uciekał. Tak, tak. I nie może do tego kraju wrócić. I patrzył na nas właśnie w tym wymiarze historycznym, którego ja nie rozumiałam. Czyli troszkę jest coś takiego jak w Pięcioksięgu, jak to mówi do Mojżesza, że musicie miłować obcych, bo sami w ziemi egipskiej byliście obcymi. Czyli takie skojarzenie losów. To ważne też nawet dla tego naszego mitu, czy tej opowieści, bo skoro on dotyczy tego pierwszego momentu, to nawet nie było kiedy zdobyć tego doświadczenia. Ci Grecy są jakby przed takim doświadczeniem wygnania, tak? Chociaż mają, to jest właśnie ciekawe, bardzo mocno usadzoną tą wartość kseni, gościnności, prawda? Że to jest jakieś święte prawo, tak, które w ogóle buduje społeczność, tak? Że nie ma, jakby nie ma prawdziwego społeczeństwa bez inności. To, co my w języku polskim mamy bardzo pięknie nazwane, jest to słowo obcowanie na współistnienie, jest bardzo ciekawe, bo ono jakby obejmuje obcego, tak? Jakby nie ma tego wania bez bycia razem, bez obcości. Czyli doświadczasz jako obca we Włoszech, myślę, że później w Stanach, gościnności od ludzi, którzy rozumieją cię właśnie jako wygnankę, jako imigrantkę. Tak, bo ta gościnność zresztą dotyczyła przecież nie tylko emigrantów, tak, ale podróżnych, prawda, wędrowców. Ludzi, którzy z jakichś względów poszukują czegoś innego. A tutaj rzeczywiście, no i muszę powiedzieć, że Chiaromonte był tylko jedną z osób. Tak. Ale było wiele, wiele osób, które bardzo mi pomogły i pomogło właśnie tym moim przyjaciołom. Między innymi właśnie Henryk Grudziński był bardzo, bardzo pomocny. Teraz chciałbym jeszcze dotknąć, ona się już pojawiała momentami, ta kwestia twojej obecności jednak jako kobiety. I to już nie musi dotyczyć tego pierwszego okresu we Włoszech, ale w ogóle twojego istnienia w tamtym świecie, teraz za oceanem. Bo jest ta obecność, tak jakbym widział, wiesz, ten aspekt, którego chcę dotknąć i który mi jakoś kojarzy się z Medeą, to jest obecność kobiety silnej i tej, która wie, która ma rodzaj mądrości i rozumienia, i świat, który ją przyjmuje, ten inny, boi się właśnie jej jako kobiety wiedzącej. Tyle, że
ta wiedza w Twoim przypadku i myślę w tym starożytnym wcieleniu też kobiety nie polegała na tym, że ona była zamknięta jakoś do takiej książkowej czy czarodziejskiej tylko wiedzy kobiety, która w przypadku Medei miała pewną wiedzę o prawach natury. Teraz mogłaby ona być wiedzą akademicką, książkową i tak dalej, ale jesteś osobą, która jest dlatego wiedząca, że jest jakoś zbuntowana wobec rzeczywistości. Że to, co nazwałaś właśnie tym nowym Bogiem, historią, czyli koniecznością historyczną, jesteś osobą, która na tą konieczność historyczną się nie godzi, że twoja obecność publiczna, mówiliśmy tutaj o pisarzach, o literaturze, o twojej ścieżce, która silnie jest związana z literaturą i poezją zwłaszcza, którą kochasz, o której piszesz i to jest część profesjonalnej twojej pracy. Ale z drugiej strony jesteś osobą polityczną w takim arendtowskim rozumieniu. Jesteś kobietą intelektualistką zaangażowaną. Jesteś tą, która angażuje się w różne ruchy obywatelskie, czyli kontynuujesz doświadczenie Marca również po tym wygnańczym doświadczeniu. Czy w tym aspekcie bycie kobietą ma jakieś szczególne znaczenie? Czy uwolniłabyś to w ogóle od tej kategorii, wiesz, gender? To nie przypuszczam, żebym mogła moje życie i doświadczenie i decyzje uwolnić w ogóle od tej, uwolnić, a nie w ogóle, nie częściowo od tej kategorii. Chociaż też to jest też jeszcze jedna rzecz, której nie rozumiałam przedtem. Bo życie jest akumulacją zrozumienia chyba. To, co było bardzo interesujące teraz, z dzisiejszego punktu widzenia, to jest to, że inna sytuacja była w tych Włoszech, ale to były te pierwsze 3 lata, a inna sytuacja w Ameryce, ponieważ w Ameryce, czego nie rozumiałam, było kompletne otwarcie na emigrację, na emigrantkę, na emigranta. To znaczy... Byłaś swoją. No, ale to znaczy problem mój polegał na tym, że ja tego nie rozumiałam. Dlatego, że wyjazd z Polski był wyjazdem połączonym ze wstydem jednak. Prawda, bo emigracja i porzucenie kraju w takiej sytuacji, jak w jakiej ludzie się tam znajdowali, było, nie było uznawane za czyn bohaterski. Ani za czym naprawdę normalny, ani za czym bardzo chwalebny. Teraz my bardzo dobrze mówimy o emigracji, wielkiej emigracji, prawda, o Mickiewiczu, o Słowackim, ale przecież to byli ludzie, którzy żyli w zasadzie z poczuciem zdrady, z poczuciem tego, że opuścili, że nie są razem z tymi, którzy cierpią. Ja też w momencie, w którym wjechałam do jednego kraju albo drugiego kraju, uważałam, że ja jestem uciekinierką raczej, niż kimś, kto mógłby być zrozumiany tak jak Amerykanie, jeśli mogę tak uogólnić, to rozumieją. To znaczy rozumieją to, że tutaj przyjeżdżają ludzie, którzy mają powody ku temu, żeby tu przyjechać i którzy chcą zbudować tutaj nowe życie. I to jest po prostu traktowane jako coś normalnego. W pewnym sensie nie zdyskontowałam tego przyjęcia, dlatego że sama siebie karałam. Natomiast jeśli chodzi o tą sprawę tego, jeszcze jedną rzecz chcę dodać do tego, że bardzo szybko po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych nagle się okazało, że to, o czym ja wiem, o czym my wiemy, my, którzyśmy przyjechali z Polski albo z Europy Wschodniej, że to jest, my przyjechaliśmy z miejsca bardzo interesującego, że tam się naprawdę coś ciekawego dzieje. I
I w związku z tym spotykałam się z coraz większym zainteresowaniem. I coraz więcej ludzi chciało słuchać. Na początku, jak przyjechałam do Włoch, to tam w zasadzie poza takimi studentami, lewakami, nikt się nie interesował sytuacją. Albo właśnie takimi ludźmi, jak tu idzie Pinto, nie interesowali się tym, co się działo tam w tej jednej z tych krajów. Ale potem to miejsce, tak, jakaś polityczna kreatywność, która się tutaj objawiła, była rzeczą bardzo atrakcyjną. No, zwlekam z tym odpowiedzeniem na temat kobiety, bo nie bardzo wiem, nie bardzo umiem jeszcze. Mam nadzieję, że się nauczę mówić na ten temat. To znaczy niewątpliwie ja podjęłam decyzje życiowe, będąc w Stanach Zjednoczonych, które były decyzjami kobiety. To znaczy zdecydowałam się wyjść za mąż, mieć dzieci i pójść za mężem. To było zresztą dosyć racjonalne, bo on był dalej zaawansowany, jeśli chodzi o studia i tak dalej. I on dostał pracę, ja kończyłam doktora i tak dalej. No ale to są wszystko takie decyzje, które nie wszystkie kobiety, nie wszystkie moje koleżanki dokonywały takich decyzji, ale dla mnie to było bardzo oczywiste. Chciałam mieć rodzinę, mieć dzieci. Chciałam, żeby dzieci miały oboje rodziców i ze sobą i w związku z tym nie zostałam w Nowym Jorku, jak on miał pracę w Duchennie. Także niewątpliwie ta decyzja zaważyła na tym, w jaki sposób moja kariera akademicka potem była kontynuowana. No i tak dalej. No i tak dalej, ale nie poprzestałeś właśnie na tym. To jest ciekawe, co tam dalej. Bo to jest, w co, jak się czyta to, co piszesz, a ci z nas, którzy cię znają, też znają to z twoich różnych gorących debat, które prowadzisz, od przy kawie debaty, której nigdy nas w spokoju nie pozostawisz i zawsze dotkniesz jakieś bolesne spraw po twoje publiczne różne wystąpienia, że jest w tobie coś takiego, co zaskoczyło Greków już w postaci Medei, co uwolnił Eurypides, dając jej głos. Tak, że zawsze my proponujemy jakiś kamuflaż. Tak, że jest jakaś konieczność, że tworzymy scenariusz, tak jak Grecy dla niej stworzyli, prawda, że tutaj owszem, mąż cię porzuci, ale twoje dzieci będą miały zapewnioną przyszłość, nie buntuj się, zostaniesz wygnana, ale to jest dobre dla twojej przyszłości i tak dalej, i tak dalej. I powinna siedzieć cicho, tak, prawda? I tak był usankcjonowany porządek świata, natomiast ona wybuchnęła. Tak, ona się na ten kamuflaż nie zgodziła. I ty czegokolwiek się nie dotkniesz, czy to chwila i spraw alwierskich, czy polskich spraw, czy urodzenia Mickiewicza, czy spraw polsko-żydowskich, ty cały czas nam mówisz, że my tutaj próbujemy jakiś kamuflaż stworzyć, a to jest troszkę inaczej. A twoje spojrzenie z ukosa jest przecież krytyczne i rewolucyjne wobec tego. Nie widzisz siebie taki? No nie. Znaczy, wiesz, trudno na siebie spoglądać. Wiem, co mnie interesuje. No, ale mnie się wydaje, że to, co mnie interesuje, interesuje wszystkich ludzi, którzy mają, nie chcę powiedzieć tautologicznie, mają podobne zainteresowania, ale których interesuje materia tego, jak w co ludzie wierzą, jak ludzie myślą, jakiego rodzaju zobowiązania leżą u podstaw grup, które ludzie tworzą, grup społecznych i nawet grup narodowościowych. Masz rację, że będąc między krajami, prawda, to znaczy mieszkając w jednym, zajmując się innym, ale zajmując się również z dużym zainteresowaniem, bo chcę powiedzieć, że
ja nie byłam i nie jestem osobą, która nie jest związana z, która nie nauczyła się języka, nie nauczyła się historii, nie nauczyła się. Ja bardzo się interesuję krajem, w którym mieszkam, że taka osoba być może ma, na pewno ma trochę inne spojrzenie na rzeczy, które są jej jednak bliskie i w jakiś sposób zrozumiałe, ale zrozumiałe troszeczkę trochę inaczej. Ale też bym ci teraz jeden odpowiedzieć, że wiesz, jeden scenariusz jest taki, że ci ludzie, którzy wyjechali z ojczyzny, wiesz, i też mieli jakieś poczucie zdrady, wiesz, pozostawienia, jeżeli wracają, to mają z kolei, bardzo często wpadają taką pułapkę apologetyczności, że tą i ojczyznę idealizują, że nieprzypadkowa emigracja jest często takim rozsadnikiem różnych mitów apologetycznych na temat ojczyzny. Tobie się to nie przytrafiło. Twoje myślenie krytyczne, tutaj jest cały rozdział o Polakach, polskości i tak dalej, jest pod tym względem bardzo ciekawy właśnie z takim krytycznym spojrzeniem. No, dziękuję bardzo. To nie jest tak, że ja dokonałam tego wyboru. Tak. Albo będę apologetą, albo będę miała spojrzenie krytyczne. Po prostu sposób, w jaki zostałam pewno nauczona przez jakichś nauczycieli, przez jakieś książki, które czytałam, nauczył mnie takiego myślenia, poszukiwania jakiejś skazy raczej niż glansowania frontu. Nie chcesz tego dotknąć, chociaż mi się wydaje, że w tej postawie, wiesz, to jest taka moja intuicja i w tej sile, którą masz, musi ci jakoś pomagać ten rodzaj kobiecego bólu, czy kobiecej wrażliwości. Bo ja nie chcę podzielić świata na, wiesz, męski i żeński, tylko chcę powiedzieć, że kobiecość może symbolizować coś, pewne całości, w których stajemy się częścią, czy mechanizmy, w których jesteśmy uwikłani, i bunt jej właśnie może być też uniwersalny, w tym sensie, że możemy go odnaleźć już w różnych innych postaciach swojego życia, choć on może mieć zaczepienie właśnie w takim zrywie emancypacyjnym na przykład. To znaczy, że ta emancypacja, czy ta wolność wolnego głosu kobiecego musiała być jakoś zagrożona w którymś momencie. Musiało to być odczute i to daje tą siłę wywrotowości, czy jakby buntu przeciwko kamuflażowi. Ja tego nie umiem złapać, ani nie umiem nazwać. Ja wiem, że też żeśmy o tym mówili, że ze wstydem zauważyłam, że w tej książce mojej, która jest zbiorem artykułów, esejów z wielu lat, że ja tam piszę tylko o mężczyznach. No właśnie. Ale to nie jest dowód mojej siły, tylko to jest dowód mojej słabości. To znaczy, to jest dowód na to, że ja nie umiem jeszcze pisać o kobietach. To znaczy, że ja byłam tak wytrenowana, że dla mnie najbardziej inspirujące w mojej pracy były teksty mężczyzn. Raczej niż teksty kobiet. To znaczy, że byłam osobą stereotypową. Dlatego, że nasza edukacja przeważnie polega właśnie na tym, że mistrzami są mężczyźni. Chociaż ja akurat wszędzie w tych tekstach wyczuwałem też obecność Hannah Arendt, na przykład, która chyba jest ci bliska. Jest mi bliska, ale na przykład prawie nie jestem w stanie na jej temat napisać. Blokuje mnie to, że nie mogę jej przeczytać w oryginale. Znaczy, nie znam niemieckiego i że to mnie, że nie, boję się, że nie będę, że będę pisać rzeczy bardzo nieoryginalne, że będę, ale natomiast czytam ją bez przerwy, czytam ją w tłumaczeniu na polski albo po angielsku i jest ona dla mnie na pewno bardzo wielką inspiracją. Ona zresztą na pytanie,
takie, czy ona, fakt, że ona jest kobietą i filozofem, ma dla niej jakieś znaczenie. Ona mówiła po pierwsze, że ona nie jest filozofem, tylko jest historykiem myśli filozoficznej, a po drugie mówiła, że mózg nie ma płci. Także, że nie jest, że to nie ma znaczenia, że ona jest kobietą. Ale moim zdaniem to na pewno ma znaczenie, tylko nie umiem tego złapać. Jest, wiesz, taki ciekawy fragment, który chciałbym tutaj ci przywołać. Jej wypowiedzi, Hannah Arendt, to jest pod jej doświadczeniem wędrówki ze Stanów, jak ona wróciła do powojennej Europy i zmagała się z tymi wszystkimi swoimi kolegami po fachu, którzy jej do końca nie traktowali poważnie. I ja już tu nie mówię o Sartrze czy Korzewie, którzy w ogóle byli z innego świata, ale tak jak Erik Voegelin, Kurt Blumenfeld, Raymond Aron czy Karl Jaspers, i którzy jej ciągle zarzucali nieprofesjonalność, przesadność. Jasne, na pewno nie. Ona to tak podsumowywała. Tak? Mhm. Mówi, że jestem z tych ataków dumna, również Jaspersa na nią. I w liście do Jaspersa tak to napisała. Nasze myślenie, które nader wszystko lubi utarte ścieżki, z trudnością za rzeczywistością nadąża. Przesadność mojego myślenia, które podejmuje wysiłek, by zawsze, kiedy to możliwe, wyrażać adekwatnym tonem coś adekwatnego, będzie się wydawać rzeczywiście niewiarygodnie radykalna, jeśli będziemy ją przymierzać nie do rzeczywistości, lecz do tego, co na ten temat mówią inni historycy, którzy przypuszczali, że w rezultacie wszystko dobrze się potoczyło. Czyli wiesz, wracam jakby do tego momentu, że jakby... Wiesz, to też jest po tej powojennej Europie taka próba uklepania wszystkiego. I ta Hannah Arendt ich strasznie drażniła w tym względzie. Była taką medeą, wiesz, tu, w tym względzie. Ja Ciebie tak samo widzę, wiesz, ja tak samo Ciebie czytam w naszym życiu intelektualnym przez to, co piszesz w książce. Rozumiem, że to jest komplement. A Ty jak czujesz? Dobrze się z tym czujesz? Komplementem. Nie, no tak, ja czuję się bardzo pochlebiona. Nie widzę tego, oczywiście, bo nie widzę tego, rozumiesz, nie czytam samą siebie, ale gdybym rzeczywiście spełniała taką rolę, to byłaby to rola na pewno ważna. Jeszcze chcę Cię o jedną rzecz przy tym wszystkim spytać, bo mówiliśmy o Twoim wygraniu, mówiliśmy o Twoim doświadczeniu imigracji. Ale twój na początku wymarzony, ale niemożliwy powrót, czyli jakby chcecie spytać o swojość, tą trzecią kategorię, która była w tym tytule. Bo to oczywiście rozumiemy, że to nie musi się wiązać z dosłownym powrotem, ale wracam też do Ciebie jako tej osoby, która miała problem z tymi żydowskimi papierami, na których wyjeżdżała. I też wiem, że to nie będzie ostateczna odpowiedź. Tak jak podkreślasz, to jest ciągle w drodze. Ale gdzie Ty czujesz teraz tą swoją swojość? Ja się najbardziej normalnie czuję w Nowym Jorku. To znaczy, to jest takie miejsce, w którym ja się nie zastanawiam. Nie mam takiego poczucia, że nie myślę o tym. To jest takie kryterium swojości. To nie znaczy, że jakbyś mnie spytał bezpośrednio, a to jest naprawdę twoje miasto, to powiedziała tak, ja, to jest moje miasto, ja tutaj zawsze byłem. Ale wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że to jest miejsce, w którym nie... Jak się budzę rano, to nie zastanawiam się, gdzie jestem. A nie Warszawa, mimo że jestem zawsze u mamy, w swoim pokoju i w swoim łóżku, to jednak mam poczucie takie, że czuję, to tak jak trochę jak człowiek czuje własne ubranie. Czuję, że jestem ubrana. To czuć bardzo w tych twoich tekstach o Nowym Jorku po 11 września.
tutaj rzeczywiście o swoje miasto walczyłaś, czy zatroszczyłaś się. I tam jest to ciepło, o którym opowiadasz, ale też oswoiłaś się ze swoją żydowskością na przykład. Oswoiłam się z nią w dużym stopniu i zaczęła mnie ona interesować. I zaczęła mnie ona również... I są różne sposoby, w które człowiek oswaja jakieś takie tematy, które są bardzo, bardzo wybuchowe. I to jest taki temat, w którym jeżeli ja miałam takie uczucie, że jeżeli ja do tego podejdę niedelikatnie, to mi jak jakaś taka bomba rozbije całe moje dotychczasowe życie, cały dotychczasowy sposób myślenia, więc ja zaczęłam podchodzić do tego w sposób bardziej taki intelektualny, czyli tak trochę z ukosa. No ale mieszkanie w Nowym Jorku, na przykład mieszkanie w Stanach Zjednoczonych w ogóle, a w Nowym Jorku, w którym jest bardzo dużo Żydów, w którym ta kultura żydowska jest rzeczą kompletnie normalną, oswojoną i występuje obok rozmaitych innych kultur, też mnie bardzo zmieniło, dlatego że w Polsce, w języku polskim, w mieście Warszawa, słowo Żyd nie jest słowem normalnym, nie jest słowem neutralnym, prawda? I te wszystkie tematy nie są tematami neutralnymi, a tymczasem ja mam znajomych oczywiście amerykańskich Żydów, dla których to jest tak samo jak drugi człowiek mówi, a ja jestem Meksykaninem. Także to była taka wielka zachęta do tego, żeby się z tym, że można z tym tematem się zmierzyć. Jest w tym, jak opowiadasz, nie tylko o czym, ale też jak mówisz. Czy piszesz taki rodzaj daru, myślę, który sprawia, że nie rozbijasz tego świata, który dla ciebie mógłby być rozbity na różne osobne części, skonfrontowane, wiesz, wrogie sobie, że jest w tobie coś takiego, co to pozwala łączyć. To znaczy, wracam, wiesz, do twojego wyjazdu z kraju, mogłabyś rzucić, przekreślić, pozostajesz w związku. Z drugiej strony coś, co innym zagraża i co zamyka im jakby przyszłość, czyli to uwiązanie, czy rodzaj jakiejś nostalgii, tobie daje siłę kreatywną, mało tego jeszcze krytyczną do tego. Swoje żydostwo przyjmujesz nie na zasadzie konfrontacyjności wobec polskości, tylko potrafiąc to łączyć w sobie. Nawet jeżeli nam, mówię teraz o tych twoich polskich tekstach, wyrzucasz, czy chcesz jakby nas wspólnie, mówię ciebie również, bo wyprowadzić z XIX wieku, to nie jest to tylko krytyczne, to jest takie też, że jakby rozumiesz od razu drugą stronę, jakby nie palisz mostu. Czyli mnie dzisiaj pan Wojtek, z którym żeśmy dyskutowali, wiesz, spytał, jak ty rozumiesz solidarność, jak on rozumie solidarność, to ja sobie od razu pomyślałem o tobie właśnie, że to jest, że w tej walce nie ma przegranego, którą toczy, starasz się przynajmniej o to, żeby ta druga strona nie była przegrana, w tym sensie, żebyśmy mogli być, nie wiem, zwycięzcami, jeżeli do takiej konfrontacji już musi dochodzić, to żeby zwycięzcy byli jakby po obu stronach, żebyśmy nie piętnowali czy stygmatyzowali od razu tych, którzy jakby są z nami, wiesz, czy tej z drugiej racji. Ja mogę do tego dodać tylko taki komentarz, że ja oczywiście tego tak nie widzę. Przypomniało mi się to, co właśnie Chiara Monte napisał o Camusie, on napisał po jego śmierci. Napisał, że życie jest fragmentaryczne. Życie nigdy się nie układa w jakąś taką spójną całość i nawet po śmierci nie sposób tego zamknąć.
A Miłosz napisał o Świerczyńskiej, napisał, że każde życie zostawia później jakieś luźne tak, jakieś niezakończone wątki i tak dalej. Więc to znaczy nawet po śmierci, zresztą Medea w pewnym sensie jest tego najlepszym przykładem, że dopóki ona o niej mówi się, za każdym razem ta wersja jest trochę inna, czego się, co się dodaje. To samo wydaje mi się, że jak mówiąc właśnie o moim życiu, że to jest życie fragmentaryczne w tym sensie, że te rzeczy, różne rzeczy istnieją nie tyle obok siebie, ile ta istnieje, później ta wychodzi na plan pierwszy i tak dalej. Także tylko, że mnie zmuszasz do tego, żeby patrzeć na moje życie. Nie bój się tego, będziemy coraz bardziej tego potrzebowali. To jest, jeszcze ja nie mówię tego w takim sensie, żeby, broń Boże, coś relatywizować, czy coś jakby przemilczeć po to, żeby być razem, czy mieć zwycięstwo po obu stronach. Tylko czasami wydaje się, my dzisiaj żyjemy w takim strasznie podzielonym kraju tutaj, prawda? Żyjemy w coraz bardziej podzielonym świecie. I zaczynają nabierać chyba dla nas wartości takie, a przynajmniej staje się takim wyzwaniem dla nas ten rodzaj swojości, bo o tym chciałbym właśnie powiedzieć w Twoim przypadku, który jest bardzo pojemny, który nie jest taki restrykcyjnie wąski tylko potrafi jakby zagarniać dla siebie duże przestrzenie. Może w tym jest coś czeskiego. Wiesz, ja u Czechów zawsze podziwiałem to, że oni potrafią powiedzieć prawdę w oczy do końca, a jednocześnie nie obrażać tym, czy jakby nie dyskredytować tym powiedzeniem i wkopywać w ziemię na wieki już tego drugiego. Że tam zawsze było coś takiego ludzkiego, co pozwalało jakby powstać, pójść później razem, jakąś dalej przyszłość tworzyć. Czyli ta twoja swojość, wiesz, właśnie dlatego, że jest powygnańcza, że jest poimigrancka, może być tak bardzo pojemna. Nie myślisz o tym tak? No może Państwa się zgodzić. Bardzo proszę, Małgosiu. Bo ja chciałabym powiedzieć coś a propos tego tematu kobiecości. Dorzucić do tego. Chciałabym przywołać książkę Ireny o Miłoszu i Brodskim, Pole magnetyczne. I chcę powiedzieć, że to jest jedna z najpiękniejszych książek, jakie przeczytałam, dotyczące niezwykłej przyjaźni pomiędzy ludźmi, pomiędzy twórcami. Obaj poeci są dla mnie osobiście bardzo ważni. I no, z wielkim zainteresowaniem czytałam tą książkę i myślę, że mężczyzna nie mógłby jej napisać. Dlatego, że tam jest taki rodzaj... Możecie się Państwo śmiać, proszę bardzo. Proszę, proszę. Ale że tam jest taki rodzaj czułości, oprócz oczywiście bardzo głębokiej analizy intelektualnej dotyczącej różnych wątków i twórczości, tego, czym się zajmowali obaj. Ale są tam takie przestrzenie pomiędzy. To właśnie to, ten horyzont tego pola magnetycznego, który wydaje mi się Irena w sposób niezwykły uchwyciła. I pamiętam, że i to właśnie wszystko jest w języku. W jakimś takim niedopowiedzeniu, a powiedzeniu, niezwykłej delikatności. No, chciałabym to nazwać czułością. I ta czułość wydaje mi się takim coś, co właśnie bym skojarzyła z kobiecością. Tak bym chciała powiedzieć. I ty wiesz, Ireno, że ta książka jest książką jedną z moich najważniejszych, jakie w ogóle w życiu przeczytałam, ale chciałam to właśnie koniecznie powiedzieć dzisiaj na tym spotkaniu. Dziękuję.
dziękuję bardzo. Chciałam Państwu powiedzieć, że oni mi wcale nie mówili, jak mnie tutaj zapraszali, że będą mnie komplementować przez to, bo bym się w ten czas do tego jakoś przygotowała. Więc jestem bardzo zaawansowana, więc proszę bardzo, dziękuję bardzo, jestem wzruszona bardzo. Ale powiem Ci, Małgosiu, że książka ta, jak wyszła po angielsku, została potwornie skrytykowana przez jedną panią profesor i to, co Ty piszesz, co, o czym Ty mówisz, że to jest czułość, zostało określone, że ja piszę tą książkę na kolana. Także to nie... Bez odpowiedniego dystansu, który powinien być tam. Nie. Kto jeszcze z Państwa chce się... Bardzo proszę. Ja mam takie pytanie. Takie pytanie mam, ponieważ mnie bardzo interesuje 68 rok. Ja chciałam się zapytać, ponieważ z tego rozumiem, że i z wypowiedzi wcześniejszych, na wcześniejszych spotkaniach Pana Krzysztofa, że każdy człowiek spotyka się z różnymi ograniczeniami. Może źle się trochę wyraziłam, ale życie to jest też pogranicze jedno, drugie, przez które się jakoś przechodzi. Ja chciałam się zapytać, czy do dzisiaj ma Pani bardzo mocną taką świadomość, że rok 68 to jest ta pewna granica, którą się nie da zasypać, jak gdyby. Czy ma Pani świadomość tego, takie poczucie, że od tego się zaczęło zupełnie inne życie i że to jest ta... Czy bez tego, że ten 68 rok spowodował, że to życie nie jest taką jedną już rzeczywiście spójną całością. Ja rozumiem o tych fragmentarycznościach, co Pani mówiła, czy tu się mieszka, czy gdzieś indziej i tak dalej. To są te fragmentaryczności i rozumiem i geograficzne, i społeczne, i rodzinne, i wszystkie. Ale czy ta cezura 68 roku mocno tkwi jeszcze w Pani? Tak. To było wydarzenie niesłychanie traumatyczne, żeby użyć tego terminu, który się w różnym wymiarze. Bardzo dramatyczne i to jest coś takiego, co na przykład to jest taka różnica między mną a moimi przyjaciółmi, którzy też przeszli przez 68 rok, ale którzy nie wyjechali z kraju. I dla których to wydarzenie potem zostało zabudowane jakimiś innymi doświadczeniami późniejszymi. Natomiast we mnie to zostało jak taka, nie wiem, wielka tama. Ja bym, jeśli można, jeszcze chciałam powiedzieć taką rzecz, że bo mówimy głównie o ludziach, którzy właśnie wtedy wyemigrowali, zostali wygnani, rzeczywiście. Ale chciałabym tak od siebie powiedzieć, bo myślę, że na tych kilkanaście tysięcy ludzi, co wyemigrowało, nie wiem, czy można by było przeliczyć na takie tysiące ludzi, dla których, dla Polaków, że to było też ogromnie traumatyczne przeżycie. Pani mówiła o wstydzie, ale ja chciałam powiedzieć, że w nas, przynajmniej ja bym, ja myślę, że nie jestem żadnym wyjątkiem tutaj, ten wstyd tkwi do dzisiaj. Ja do dzisiaj nie jestem w stanie pójść na Dworzec Gdański, gdzie się żegnało, płakało, prawda, i to było to, ta trauma tkwi. I tak sobie myślę, że być może, że w nas jest ludzi tutaj żyjących, Polaków, może za mało, którzy tą traumę odczuwają. I myślę, że nie można porównać emigracji 68 roku z żadną inną, chyba że sięgać dalej historię, może po powstaniu listopadowym, ale rzeczywiście jak ja czytam listy do matki Słowackiego, no to tam jest ten płacz, rzeczywiście, płacz za matką, płacz za Polską, ale spotykałam się z ludźmi, no pięknie to opisywała też Joanna Wiszniewicz, która się spotykała przecież z wieloma naszymi gminy. Ja pamiętam, jak byłam w Izraelu, zupełnie były inne rozmowy z ludźmi z emigracji z lat 50., a zupełnie co innego, to były inne rozmowy
z emigracją po 68 roku, to była przepaść w rozumieniu, w rodzaju tęsknoty, w rodzaju w tym, co w tych ludziach tkwiło. Także tak sobie myślę, że trzeba wiele, że jeszcze jesteśmy, żyjemy w tych czasach, że o pewnych rzeczach nam nie powinniśmy zapominać, żeby ta nasza pamięć, żeby dawała coś dobrego na później po prostu. No, ja bardzo się cieszę, że Pani zobaczyłam, że zapraszam. Można? Chcesz komentować? Nie. Dobrze. Panie Grzegorzu, bardzo proszę. Pan Krzysztof powiedział o kamuflażu. Wydaje się mi, że na naszym tym dzisiejszym spotkaniu jest to bardzo ważne słowo. Czy pani odczuwa w określaniu polskiej tożsamości po tylu latach imigracji jakiś element kamuflażu? To jest może jedna refleksja. Jeśli pani była uprzejma to skomentować, może ja się mylę. I drugi element, czy w naszej tożsamości jeszcze pani dostrzega z tej dalekiej perspektywy pewne elementy antysemityzmu, które nas określają. Dziękuję, przepraszam. Czyli tożsamość. Kamuflaż to nie jest słowo, które ja bym użyła. Ja widzę pewnego rodzaju powrót do jakiejś formy wyrażenia jedności narodowej, które wydawały mi się już nieistniejące, to znaczy, że jakby przedwojenne formy, to znaczy jakiś taki nacjonalizm, który poczucie krzywdy narodowej w sytuacji, w której jednak ta krzywda narodowa nie jest na pewno ostra i sięgnięcie do wszystkich właśnie tych postaci sprzed 1939 roku, które wydawały się być już passé, to znaczy Dmowskiego, ten ruch narodowców i tak dalej. To są rzeczy, które mnie bardzo niepokoją i to jest odwrotność kamuflażu w pewnym sensie, prawda? To znaczy, ale czy to wychodzi do wierzchu? Że to wychodzi, właśnie, że to wyszło coś, co albo, nie, albo było zamrożone, albo też nie istniało. Wydawało się, że tego rodzaju sposoby bycia Polakiem zostały wyczerpane, że teraz jest jakby moment na coś nowego. Nowego w sensie politycznego, tak. Tak, państwa politycznego, tak. Społeczeństwa tak. Obywatelskiego. Tak, tak. Tak. Tak właśnie, że to doświadczenie bycia razem o wielkiej zmiany politycznej, która została dokonana, jakiegoś takiego zadowolenia z tego, że to się udało, że zamiast, to się nie rozwinęło potem w takie społeczeństwo, które byłoby społeczeństwem w miarę zadowolonym z siebie i negocjującym zmiany w sposób, który jest mniej taki konfrontujący, jak to jest właśnie teraz. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że te formy, o których mówię, bardzo często mają, jeżeli nawet nie zdeklarowane, mają ten antysemicki wymiar. Ja widzę z tego, co obserwuję z zewnątrz, wydaje mi się, że jest tutaj bardzo dobry taki zakaz w życiu politycznym, taka poprawność polityczna, że się tak wyrażę, w której nie wolno na Żydów wygadywać publicznie, że się chce uczestniczyć w życiu politycznym, także nawet ci narodowcy w zasadzie, przecież oni protestują przeciwko komunistom, tak, komunie i przeciwko homoseksualistom. Ale to są te same formy, których się używało przeciwko Żydom. I mi się wydaje, że to, że tam nie ma okrzyków przeciwko Żydom, jest tymczasowe. Takie mam odczucie. Czy można do proszę. Wie pani, w 68 roku to trochę byłem tak w środku tego całego zamieszania. I pamiętam te dyskusje, prawda, i strach, jaki powiedzmy w środowiskach uniwersyteckich ogarniał, czy ruch ten
nacjonalistyczny ze strony Rakowieckiej, ze strony, no, wiadomo, szefa ówczesnego MSW, on przejmie władzę. Taka była obawa. Tak. I w zasadzie wszyscy dyskutowali w środowiskach, w których ja byłem częściowo i między innymi coś takiego było, ktoś przyjechał posiedzieć do mnie w tym czasie, żeby nie był widoczny. Ukrywał się. No, tak powiedzmy, zejść z oczu. I dyskusja trwa w ten sposób. Rozwinie się ten ruch i przejmą władzę, czy nie przejmą. Jeżeli nie przejmą władzy, to może przeczekamy i odnajdziemy się tak. Jeżeli przejmą, musimy uciekać. Tego rodzaju, wie pan, byłem świadkiem w bardzo szerokich kręgach i ludzi znanych, wpływowych, prawda, tego dyskusji. W zasadzie ruch narodowy w ten czas przegrał. Moczarowski ruch przegrał. Gomułka wygrał, jeżeli tak powiedzieć, prawda. I to przeszło pewnego rodzaju delikatną sferą, że ten najgorszy element nam nie zaistniał. Nie zaistniał, prawda? I z punktu widzenia ja patrzę na dzisiejszy czas, że my patrzymy na tamten okres z punktu widzenia takiej krzywdy, losów, różnych sytuacji, a nie patrzymy układu władzy, jaki się rozgrywał w tym czasie i był u podstaw całości tego wydarzenia z 1968 roku. Jak ja słucham dzisiaj pani wypowiedzi tutaj, to takie mam wrażenie, że pani, że ten historyczny, bardzo nieciekawe zderzenie o władzę, ono pani wyznaczyło życiorys. To tylko refleksja taka. I czy dzisiaj, prawda, ja dzisiaj patrząc to, co widzę, czy znowu nie wyznaczy nowych życiorysów, ja nie jestem pewny. O co mówi pan Krzysztof, prawda, o tej solidarności, wspólnocie. Coraz bardziej mamy taką wątpliwość. Czy z perspektywy Nowego Jorku ta wątpliwość widoczna jest na terenie Polski? Wie pan, wydaje mi się, że ten podział na dwie jakby Polski jest lustrzanym odbiciem podziału, który również panuje w Ameryce. Właśnie. Także to jest, obawiam się, że to jest bardzo głębokie zjawisko, że ono nie da się go tak łatwo przezwyciężyć. Kto jeszcze z państwa chce się włączyć do naszej rozmowy? Bardzo proszę. Jeżeli nie ma już więcej pytań, ja chciałbym tylko zapytać, czy te problemy, o których państwo mówicie, czy to są problemy ulicy, czy to problemy elit? Czy te pielęgnacja inności, tych podziałów wielkich, czy te podziały są domeną elit i powiedzmy sobie tych, którzy zarządzają, ale nie tylko państwami, ale trzymają też ten rząd dusz. Czy to jest też problem ulicy, człowieka przeciętnego, owładniętego codziennym życiem, codziennym budowaniem, szarym jakimś takim funkcjonowaniem? Gdzie się rozpoczyna ten, w którym momencie rozpoczyna się ten podział? Tak. Mnie się wydaje, że nie da się tak podzielić na podział, na elity. Nigdy nie wykończę. Żyjemy naprawdę w demokracjach i te demokracje, te elity polityczne w każdym razie wyrażają jednak podział w mniejszym lub większym stopniu, ale nie funkcjonują bez wyrażania podziałów tego, co pan nazywa człowiekiem z ulicy czy ulicy. Wydaje mi się, że te podziały są bardzo głębokie. One są bardzo głębokie i związane są z rozmaitymi zmianami, które politycznymi, ekologicznymi, finansowymi, które następują teraz i to jest coś w rodzaju takich ruchów tektonicznych.
bo ja bym chciał dopowiedzieć troszeczkę. Ta rozmowa, już takie, to jest taki rodzaj déjà vu. To jest ta rozmowa, o której mówię, to jest kiedyś, kiedy Krzysztof prowadziłeś ten projekt Spotkać Innego, czyli o cnocie tolerancji, który zaczął funkcjonować w naszych sejnach, gdzie ja żyłem w rzeczywistości, będąc oczywiście młodym człowiekiem, jakby nieuświadomionym, żyłem w rzeczywistości takiej, że żyłem obok Litwina, obok Żyda, obok Rosjanina, Saszki, który był jednym z moich kolegów. I myśmy się oczywiście tłukli, jak wszyscy chłopcy. I myśmy mieli też różne problemy, tak, że tak powiem, z domówieniem się, ale one brały swój początek nie z tego, że ktoś był Żydem, Litwinem czy Polakiem, czy ja kacapem, który przyjechał tutaj na teren Sejmu. Myśmy tego nie rozumieli. Dopiero ktoś nam to uświadomi w pewnym momencie. Ktoś nam odpowiedział. W tej pięknej pierwszej książce, którą wydałeś o Sarajewie, to jest ten sam dokładnie problem. Myśmy żyli jakby w zupełnie innej rzeczywistości do momentu, kiedy ktoś nam powiedział: słuchaj, Józek jest Litwinem. Jakże ty się możesz bawić z Litwinem? Albo co ten Żyd tutaj robi, jak wśród nas? Albo co ten kacap w środowisku litewsko-żydowskim sejneńszczyzny, co ten kacap tutaj robi, tak jak się mówiło? I to w tym momencie, kto był tym, który rzucił ten granat w to szambo? Bo dzisiaj, historia. Jeżeli chcesz zapytać dzisiaj, to myślę, że to, co Irena powiedziała wcześniej, odpowiadając też na to pytanie o antysemityzm dzisiaj, że to już dzisiaj te podziały, o których mówimy tutaj, one już niekoniecznie muszą iść tak wzdłuż linii narodowościowych czy religijnych. Oczywiście. Że one zaczynają iść coraz bardziej wzdłuż podziałów kulturowych, prawda? I że tutaj się zaczynają rodzić największe przepaście. Ale ktoś wciąż uświadamia te różnice, wiesz? Tak. Ktoś jest ktoś, kto jak gdyby mówi: o, to jest to, są te różnice. Wie pan, to byłoby bardzo byłoby dobrze, gdyby można było zidentyfikować elity, które wykorzystują sytuację. Ale mi się wydaje, że to jest za bardzo skomplikowana. Jestem tego świadoma, oczywiście. Wie pan, jak ja wyjeżdżałam ze Stanów Zjednoczonych, to było tam jedna z takich największych wiadomości na pierwszej stronie dotyczyła masowej, nielegalnej emigracji dzieci, ale tysiące, 50 tysięcy w tym roku dzieci niepełnoletnich przechodzących przez meksykańsko-amerykańską granicę samych, bez rodziców. Szmuglowanych przez te granice, nie przechodzących, ale szmuglowanych. To jest jeden ze znaków. To jest tak jak emigracja ptaków, które nie przylatują albo lecą gdzie indziej. Jakaś ogromna zmiana. Jakiś ogromny znak jakiegoś wielkiego kryzysu, mi się wydaje. I tam w Teksasie ludzie, którzy są bardzo prawicowi i nawet bardzo antyimigracyjnie nastawieni, zmobilizowali się, żeby tym dzieciom pomóc w jakiś sposób. Także te wszystkie reakcje, cała ta sytuacja jest sytuacją takiego wielkiego zawirowania. I ja odczułam bardzo wielki niepokój z tym związany i właśnie nie widzę tego tylko jako wykorzystywanie sytuacji, trudnej sytuacji przez elity. Tym bardziej, że mam takie poczucie, że to jest oczywiście różnie, ale że dzisiaj te elity wcale nie mają interesu w podkreślaniu różnic, tylko wręcz odwrotnie, właśnie w takim kamuflowaniu i udawaniu, że ich nie ma, prawda? Podczas kiedy
ludzie coraz bardziej autentyczni gdzieś wewnątrz i odczuwają. To są głównie różnice społeczne jednak i tak dalej. Czyli jakby elity nam chciały powiedzieć, że żyjemy w porządnym porządku, prawda? Woda leci z kranu. Tak, natomiast tak naprawdę wewnątrz jak dotkniesz, to ludzie odczuwają tylko te przepaści odczuwają już nie właśnie w takich wiesz, XIX-wiecznych kategoriach, które to jest ciekawe właśnie, bo mi się bardzo zastanowiła i zaciekawiła mnie ta twoja odpowiedź, że ten antysemityzm może być właśnie jakby wpisany w taką kliszę różnych innych anty, prawda? I on może nie być nazywany dzisiaj antysemityzmem, ale jakby to samo w ciele ciągle, więc mam z tym rzeczywiście wielki problem. Co ja bym chciał jakby podkreślić, co jest, myślę, przy tych całych naszych niepokojach ważną taką ideą, która tutaj krążyła, że jednak nasze społeczeństwa coraz więcej zdobywają doświadczenia imigrancko-wygnańczego, że i na dobre i na złe, ale jednak może to nam dać jakąś taką możliwość jakby rozumienia innych, gościnności, czy tego budowania wspólnotowego, które nam dzisiaj będzie tak szalenie potrzebne, że to, o czym powiedziałaś na początku, powszechności tego doświadczenia imigranckiego, że to paradoksalnie może pomóc w zlepianiu społeczności, wspólnotowości na nowo. Więc nie chcę tylko z niepokojem Państwa zostawić, chociaż dużo jego tu jest i pewnie autentycznego. Ale za to wszystko bardzo pięknie Irenie Grudzińskiej-Gross dziękuję.